Witam tutaj Folkmar. W następnym odcinku The Long Dark. W ostatnim odcinku nasze poszukiwania były całkiem owocne. Niestety nie mamy pochodni. Mamy za to dwie siekiery. Nóż. Trochę żarcia. Amunicja do strzelby. 40... Ponad 50 zapałek. To jest nieźle. I rozpałkę. O, zobaczmy, czy spotyka. No niestety mogę tylko sobie Tinder. Mam złom, który może się naprawdę przydać. Tylko musimy dostać się z powrotem do chaty. Muszę sobie zrobić bandaże, tego mi nie potrzeba. Firewood. No dobra. Niestety, z jakiejś racji możemy sobie zrobić pochodnie tylko przy ognisku. Dobra, trzeba będzie spróbować wyjść stąd, ponieważ jest noc. Szafka. Dobra, odpalmy sobie te latarnie na moment. O, coś tu mamy. Ach, tu już byliśmy. Wieje przeraźliwie. Ale mam nadzieję... O, materiał. Mam nadzieję, że uda nam się przeskoczyć do naszego biura. Mijając wilki. A jest to, że tak powiem, tuż za rogiem. Próbujemy szybciej się przejść. Dobrze mówię? Za rogiem? Nie widzę wilków. To jest ciekawostką. A, dobra, jesteśmy tutaj. To jest nasza rybacka chatynka. Nie widzę wilków. Tak jakby je coś spłoszyło. Albo po prostu jeszcze się nie pojawiły na mojej, że tak powiem, wizjerze. Jeszcze się nie zrenderowały, ale... Nie, to wygląda pusto, czyli... Mamy szczęście, że tak powiem. Jeżeli jakiś nam nie wyskoczy nagle zza winkla. Musimy naprawić. Potrzebujemy łuku. Musimy zdobyć łuk. To będzie podstawa. Dobra, musimy iść tam. Oczywiście cholernik musi stać na drodze. Czyli trzeba będzie... Ciekawe, czy flarą da się ich odstraszyć. Tam jest jeszcze jakieś miejsce, tylko nie wiem, co tam się znajdzie. Dobra. Nie możemy się z nim bawić za długo, ponieważ... strasznie wieje. I wymarzamy. Noc jest piękna. Mamy tego jednego drania. Nie wiem, ile zajmie nam odpalanie tej flary. Może uda nam się go jakoś, że się tak wyrażę, oflankować. Kucnijmy troszeczkę. Może na cichacza da się nam go obejść. Może nas nie zauważy. Tylko że w tym tempie to my najpewniej się wymrozimy. Jest nam zimno, jesteśmy zmęczeni. Nie za bardzo głodni, nie jest to prawdziwy głód. Chce nam się pić. Może musimy spróbować... Może to się uda. To może się udać. Flankować bydlaka. Kurde, tam jest drugi. No, dobra. Odpalamy i biegiem. Zabijamy go. Nie da rady. Dobra, dostaliśmy nieźle. Dobra, rzuciliśmy batonik. Może się na niego rzuci. O, cholera, chyba nie. Przynajmniej będziemy wiedział. Kurde, więcej ich tam nie było. Zagryzą. Kurde, zagryzą. Biegnij, biegnij. Starczy nam jeszcze energii. Jeszcze raz wyhaczy. Jeszcze raz wyhaczy. Poharpał. Szybko do domu. Do domu, do domu. Ach, Jezus, udało się. Dobra. O, cholera. Dobra, musimy się podreperować. Dobrze, zrobiłem więcej bandaży.
Mam wgryzione kostki jak cholera. Ale jakoś damy radę, jakoś damy radę. Zainfekowane, trzeba to podleczyć. Kolejna infekcja. No dobra. Jest tam cholernie zimno. Jesteśmy wycieńczeni, głodni. Ogólnie rzecz biorąc mamy dosyć. I wyrzuciłem czekoladę. Myślę, że sukinsyn się na nią połasi. Dobra. Postawmy na razie lampę tutaj. Choć nie. Bierzemy ją i ją zgasimy. Spróbujemy odpalić ognisko. Dawaj! Dajesz, dajesz! Pięknie, jara się! Git! Dodajemy drewna, nie chrzanimy się. O, możemy dodać więcej, super. Dobra, spróbujmy coś ugotować. Co mamy? Peaches, peaches. No właśnie. Dobra, otwieramy. Gotujemy, wcinamy go. Dobrze, że tak powiem. Że powiem. Kryśka ma dosyć, naprawdę Kryśka ma dosyć. Dobra. Cold, hot, open, eat. Tak, potrzebujemy trochę kalorii. Czyli jest nieźle. Opijmy się trochę wody. Nie wyglądamy. Jesteśmy wycieńczeni. Tak powiem. Aha, dobra, jeszcze mam puchę sardynek. Na razie ich nie będziemy jeść. Mam jeszcze psie żarcie. 500 kalorii, 300 kalorii. Starczy na długo, starczy, starczy na długo, trochę starczy. Herbata. Machnijmy sobie herbatę. Aha. Trochę nas to uspokoi i rozgrzeje. Zmienia to fakt, że jesteśmy zmęczeni. Możemy lepiej wypocząć. Kurczę, myślałem, że trochę więcej światła do to ognisko. Dobra. Aha, dobra, czyli... Mamy zniszczone dżinsy. Mamy zniszczone buty. Dobra, mamy zniszczone buty. Musimy coś z tym zrobić. Zapałki. Dobra, zapalmy lampę. Choroba, no szkoda, no jeansów szkoda. Nie dopilnowałem tego. Ganiamy bez gaci. Ziomka nie ograbimy. Może udałoby się w warsztacie naprawić. Ale buty... Powinienem mieć tutaj. Super. Nie wiem, czy buty możemy, są zniszczone. Więc możemy je albo założyć i dadzą nam nic. Możemy je zniszczyć, wtedy będziemy mieli skórę. I chyba tak trzeba będzie zrobić. Nie mogliśmy ich dokładnie. Nie mówcie, że właśnie zmarnowałem. Dobra, odpalmy tę zapałkę. Chodźmy na dół, postarajmy się dojść. Narobić parę pochodni. Jak wygląda nasz stan, jesteśmy przemęczeni. Dobra. Zrobimy bandaży. Nie zdobymy pochodni, nie zrobimy pochodni. Mamy za mało kerosenu. Możemy zrobić haczyk. Możemy... Dobra, zróbmy ten przeklęty haczyk. Błagam, niech się uda. Mamy haczyk.
Zróbmy. Przynętę. No kurde, jesteśmy w ciemnej pupie. A, zrobiliśmy dwa haczyki. No to powiem szczerze, że jest fajnie. Co możemy zrobić? Już dużo nie zrobimy niestety. Musimy założyć te buty, co mamy. Mamy tylko underwear. Nie możemy tego naprawić. Niestety mamy workbench, na którym niestety nie naprawimy naszych jeansów. No i nie mamy spodni. No to powiem, i sam nie dadzą. Nie możemy ich założyć, nie możemy ich rzucić. Możemy je najwyżej przerobić na szmaty. Dobra. Jestem padnięty, mam dosyć. Jestem głodny. Mam 1100 kalorii, postaramy się przejść na górę. Kurczę, no właśnie. Boże, jak tragicznie ta postać, jak ta kobieta was strasznie ze mną, to jest koszmar. Dobra. Idziemy do łóżka. Prześpijmy się przynajmniej do 4 godzinki. Rano się obudzimy, spróbujemy coś zjeść. Napić się kawy. Dobra, jest dzień. Nieźle, przynajmniej nam jest ciepło, nie jesteśmy aż tak zmęczeni. Trzaśniemy sobie kawkę. Nie mamy pochodni, więc niestety wilki będą nas pruły jak stare płótno. Co my tu mamy? No nic tu nie zdzierżymy, nic tu nie wymodzimy, niestety. Kubka nie zjem. Nic tu się nie wtoczyło. Zostawiłem batonik na lodzie, myśląc, że to ciągnie wilki. Dobra. Trzeba spróbować odpalić ognisko. Dobra. Próbujmy. Na dworku. Dobra. O! Podniosło nam skill. Nie wiem, czy gdziekolwiek możemy to sprawdzić. House reset. Nie wiem. Current sandbox. Bear skilled. Hipotermia, blood loss. No i powiem, nie jesteśmy w najlepszym, że tak powiem, shape'ie. Dobra. Trzeba machnąć kawkę. Machniu. Wypita. Trochę mi energii to podniosło. Nie zmienia faktu, że jestem głodny. Jesteśmy trochę... No. Okej. Szmaty. Trzeba będzie porobić bandaży. To będzie na pewno. Musimy dorzucić trochę drewna. A, może użyć pochodnie, które niestety już nam się nie przyda. Mamy haczyk, mamy to. Dobra. Co możemy zrobić? Mamy jeden bandaż, więc musimy zebrać nasze szmatki. Nie, tu będą materiały, szmatki. Zrobić bandaże. Zrobimy jeszcze trochę bandaży. Dobra, i niestety będziemy musieli przejść się dalej. Aha, dobra, już nam wypaliło się ognisko. Czy mamy coś do zjedzenia? Powinniśmy jeszcze trochę mieć. Dostały nam sardynki i przeżarcie. Jedzmy te sardynki. O, nie spojrzałem na kalorie. Zostały nam zimne brzoskwinie.
soda, 250 kalorii, plus to, że się napijemy. Dobra, machnijmy sobie tę sodę. Nie wiem, czy te wilki nie atakują nas bardziej za żarcie, dlatego że mamy żarcie dla psów. Ale cóż. Nie ma łatwo. Dobra, jesteśmy już trochę mniej głodni, mamy trochę kalorii. Nie mamy czym się bronić przed wilkami, więc jeżeli tam będą, to mamy przechlapane. Chyba, że uda nam się jakoś trzmychnąć tyłem. Dobra. Na razie nie widzę żadnego wilka. Przebywa nas niemożebnie z powodu braku gaci. Musimy iść dalej. Musimy iść na górę. Chyba, że tutaj coś znajdziemy. Czy to będzie... Czy to będzie jaskinia? Czy coś znajdziemy? Miejmy nadzieję. Jeżeli będą tylko wilki, no to już wiecie, co będzie. Aha, dobra, czyli znaleźliśmy nową miejscówkę. Zatem musimy iść dalej. Moglibyśmy iść połowić ryby, ale... Niestety... Trzeba będzie to przełożyć na inny plan. Mam nadzieję, że nie spotkamy za dużo wilków. A co cię powiedzieć, że to był gałąź. Nie, spokojnie. Pozbieramy sobie takich. Czy to prowadzi nad jezioro? Nie, to chyba prowadzi... Nie, to prowadzi z powrotem na jezioro. No to naprawdę git. Że wilków, a że wilki zbierają się na jeziorze, więc trzeba będzie ruszyć w innym kierunku. Nie wiem, czy tędy nie przyszliśmy. Tak, chyba tędy przyszliśmy właśnie. Tak, chyba tędy przyszliśmy. Nie mamy żadnej mapy, która by nam w jakiś sposób pomogła. Piękna widoczność. Mało kalorii. Może faktycznie trzeba będzie spróbować coś połowić. Powalczyć z wilkami. Mamy trochę medykamentów. Są te stare chaty. Aha. Już słyszę wilka, który tam sobie raźnie łazi po lodzie. Wycofujemy się. Naszej chatki. Mam nadzieję, że znowu wilki tam się nie zlazły. Normalnie nasz szlak trafi. Jest nam zimno, zmarzł nam tyłek. Zmarnowaliśmy niepotrzebnie czas, idąc w tamtym kierunku. No cóż, surwiła pełną gębą. Idziemy tam. Czy to były wilki? Zakradnijmy się. Nic nie słyszę z tamtej strony. Kurczę. Mam pod ręką siekierę i nie mogę jej użyć. Do walki z tymi bydlakami. Drewienko. Jesteśmy już trochę zmęczeni. Dobra. Próbujemy zebrać... gałązek, ile się da. Dobra, mamy tory. Aha, dobra. Fuel firewood. Spalimy 180. Dobra, to się zawsze może przydać. Dobra, zamarzamy. Mistrzostwo świata. Dobra. Trzeba się ruszyć. Kurde, żeby nam wtedy ten wielki gaci nie pożarł. Już praktycznie odmarzamy. Dobra.
Czyli będzie ciężko. Będzie ciężko. Nie będzie łatwo, to na pewno. Dobra, jesteśmy odmrożeni. Jesteśmy głodni. Rozpalmy ogień. Użyjmy patyków. Dobra. Dobrze. Dodajemy trochę tego ognia. Dobra. Niezłe źródło. Dobra. Trzeba będzie podrzeć te brzoskwinki i je wciągnąć. No. Czuję, że padniemy z sił. Dobra. Trzeba będzie jeszcze machnąć kawkę. Ale na razie szybko zjemy. Póki ciepłe. Jeszcze mam żarcie dla psa. Ale to sobie zostawimy na później. Nasze można na zimno opierdzielić. Dobra. Grzejemy się. To jest dobrze. Nadal działa na nas herbata. Więc teraz podstawową rzeczą będzie się rozgrzać. A to co to? Lupa? Start a fire. Dobra. Ja tu widzę, że to miejsce całe co chwilę mnie zaskakuje. Czy można próbować robić ognisko na dworzu? Nas trochę jeszcze ten piecyk pogrzeje. Spróbujemy dorwać rybkę. Jak dorwiemy rybkę, to powinno być dobrze. Tylko niestety haczyk może nam się linka zmarnować. Przy pierwszym połowie. Coś złowimy. No już jest tam jedna pierdoła łazi. Dobra. O! Drugie żarcie dla psów? Nie byłem tutaj? Czy gra po prostu stara mi się pomóc jak najbardziej? Dobra, zabierze nam to trochę energii, więc skoro znaleźliśmy drugą puchę z żarciem dla psów, możemy zjeść tą. Nie będzie to najlepiej smakowało, ale kurde. Nie ma co wybrzydzać. Dobra, 1200, trochę się najedliśmy. Kurde. Nie rajcujemy, że tak powiem, zostawanie w tej akurat budce. Otwartej na wszystko. Dobra, nie wymarzamy, to jest dobrze. Spróbujemy ogarnąć sobie tamtą budkę z drzwiami, które zostawiłem otwarte. Kryśka, dawaj. Do chatki, do chatki, do chatki, do chatki. Zamykamy. No i git. Dobra. Jesteśmy zmęczeni. Najwyżej możemy sobie napalić. Przekimać się. Ale najpierw przebijmy lód. Tamtej chatki musiałem nie sprawdzić, bo zauważyłem, że leży, coś tam leży. Ciało albo po prostu jakaś pierdoła tam leży. Dobra. Spróbujmy połowić przez 5 godzinek. Zobaczymy, co złapiemy. Mam nadzieję, że nie urwiemy żyłki. Dobra. Mamy basa, który, kurde, nie jest mały. Bierzemy, jasne. Coś się stało. Aha, czy jesteśmy pewnie zmęczeni? Coś się dzieje. Aha. Dobra. Spróbujmy napalić ognisko. Dobra, ta muzyka widzę jest coś przerażająca. Dobra, spróbujmy rozpalić. Jest. Dorzućmy trochę tego drewienka. Patyków nie będziemy dorzucać. Dobra.
Zróbmy dwie na 3 godzinki. Zróbmy sobie... Dobra, co możemy zrobić z tą rybą? Jesteśmy zmęczeni, jak cholera. Dobra, aha. Łamowe. Lake Whitefish. Dobra, gotujemy. Jedną rybkę. Dobra, dobra. Tak, zbliża się noc, nie mamy pochodni. Niestety, sprawa polega na tym, że jeżeli będziemy mieli... żarcie, wilki będą chętniej na nas... bardziej się na nas wezmą, że tak powiem. Dajmy jeszcze trochę. Rozgrzejmy się. Nie jest źle. Zjedzmy. Mam nadzieję, że rybki nie zrobiły się już zimne. Dobra, 1136. Dobra, mamo, pierniczymy na teraz. Napijemy się trochę. Dobra. Nie zmienia faktu, że jeszcze jesteśmy przemęczeni. Spuśćmy śnieg. Szybko te minutki uciekają. Zagotujmy wodę. Trzeba będzie dorzucić trochę drewna i się spróbujemy tu przekimać. Dobra. Dlaczego został nam jeszcze litr nieugotowanej wody? Gotujemy wszystko. Nie zostawiamy. Dobra, minęło trochę czasu. Jesteśmy przemęczeni, nadal jesteśmy głodni. Dobra. Trzeba będzie jednak wciągnąć tę rybkę. Mamy sporo kalorii, ale jesteśmy przemęczeni, więc... trzeba będzie, no cóż... przekimać się. Całymi drzwiami, no nie najlepiej, no ale... dorzućmy jeszcze drewienka, także przynajmniej 2 godzinki pośpimy. Będziemy wiedzieli, że się ognisko nie wypali. No i jest noc. Dobra. No już mniej zmęczeni. Dorzućmy jeszcze... trochę patyków. No za bardzo, że tak powiem, nam to nie pomoże. A, wrzućmy to z starą tą pochodnię, która niestety nic nam nie dała. Dobra. Prześpimy się jeszcze godzinę. Mogliśmy się napić herbaty, pomogłoby nam to w wypoczynku. I kawy. Dobra, jesteśmy mniej zmęczeni. Jesteśmy trochę... nam się chce pić. Zróbmy sobie kawę. Tylko niestety nie wiem, ile nam to zajmie. A nie, długo nam to nie zajmuje. Machniemy sobie kawkę. I... próbujemy się stąd wydostać. No, kawka to 100 kalorii. Bardzo dobrze. Jesteśmy trochę już mniej zmęczeni. Mieliśmy śpiworek. Można byłoby jeszcze spróbować połowić, bo mamy sporo. No dobra, zobaczmy, czy możemy coś porąbać tutaj. Nie ma żadnej półki, żeby porąbać. Niestety. Zobaczmy. Jest ciemno. Żałko wykol. Przynajmniej damy jakoś... szybciej dotrzemy. Zobaczmy, co to było. Nie, to nie były to nie było ciało, to była ławka. A, dobra. Zajrzyjmy tutaj. Lone Lake Cabin.
Dobra. Jesteśmy zmęczeni, tylko że kawka trochę nam pomaga to zmęczenie odsunąć od siebie. Dobra, nic nie widzę. Zapalmy tą jedną zapałkę. Aha, dobra, to tutaj porąbaliśmy. Stół. Tu nic nie mamy w kratach. Dobra, zobaczmy, jak się przekimamy tu w łóżku. Jeżeli je znajdziemy. Ławka? Nie, nie. Ławka nas nie interesuje. No i zgubiłem się, jest łóżko. Dobra. Stracimy. Mamy 6 godzin. Jeżeli się przekimamy 6 godzin, 7, powinniśmy odpocząć. Nie wiem, jak nam, czy obudzi nas głód, czy nie. Fajnie by było. Okej. Dobra, jest dzień. Jesteśmy z deczka odwodnieni, nie ma sprawy. Wodę przygotowaliśmy wcześniej. Jeszcze sobie, aha, nie chce mi się pić. Git. No, powiem szczerze, kurczę, przydał nam się ten odpoczynek. Przeżyliśmy już 4 dni i godzina i 4 minuty. Czyli w tym momencie możemy zakończyć ten odcinek. No i cóż, kolejne bezowocne poszukiwania. Przynajmniej udało nam się złapać trochę rybek. Zostało nam trochę kalorii, więc możemy spróbować wyruszyć wyżej. Gdzieś indziej, po prostu opuścić już to jezioro. I znaleźć jakieś inne miejsce, w którym da się jakoś przeżyć dłużej i znaleźć trochę więcej materiałów, bo nam się naprawdę przydadzą. No i nadal nie mamy łuku. Nadal nie mamy łuku, nie możemy znaleźć tego klonu, bo się kręcimy wokół tego jeziora. No dobra. W takim razie widzimy się. Pa, pa!